Kalimera! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Dzień dobry, właśnie zamazowaliśmy się. Balkony! Pięknie, Rafał, z widoczkiem na ogród. Jesteśmy na Krycie! Jest niesamowicie pięknie. Ale jest uroczo i grecko. Przepięknie, przepięknie, przewspaniale. A tutaj mamy jeszcze balkonik. Ojej, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Na świeżym powietrzu siedzieć. A taki mamy widok. Palmy, palmy, palmy. Morze. No niesamowicie jest. Oj, świetnie. Nic, tylko trzeba tu sobie pokupować jeszcze jakieś tam kawki, piwka. Tak i... jest. Pierwszą kawkę właśnie wypiliśmy pięknie sobie przed wejściem jeszcze. No i trzeba przyznać, że mamy farta, bo to jest last minute. Pierwszy raz wyjechaliśmy z biurem podróży. No i wszystko bardzo sprawnie poszło. Mamy lot, hotel. Wszystko pozałatwiane, właśnie dostaliśmy, ale jesteśmy wykończeni prosto z wesela i po nieprzespanej kolejnej nocy. Także chwila relaksu, wreszcie na miejscu. Zatrzymaliśmy się w hotelu Gortyna w miejscowości Skaleta, tuż przy samym morzu. Udało nam się odespać całą podróż jeszcze zanim zrobiło się ciemno, a więc zabieramy Was na grecką ucztę i tak rozpoczniemy naszą wizytę na Krecie. To wcale nie jest tak, że ustawialiśmy budziki na 15.30, wstaliśmy 18.30, jest za późno. To jest godzinę później. I panikujemy. To nie, spaliśmy na dlatego. Ziemniaki. Ile różności. Uwielbiam. Wszystko będziemy próbować, wszystko. Drodzy Państwo, Adusia stoi tu przed trudnym zadaniem. Siedzi, w sumie siedzi. Siedzi przed trudnym zadaniem. Pierwszy raz w życiu testuje UZO. Podobno także muszę tego spróbować. Musiałam. Musi, koniecznie. Koniecznie. Czterema talerzami jedzenia. Tak, UZO na popitkę. Pachnie jak? Anyszkiem. A jak smakuje? Jak pasta do zębów wrzucana do wódki?
z ziołami. O. Ale smakuje? Dobre? Czy takie dziwne? Dziwne. Dla mnie też dziwne. Czy to jest no, samo? Nie wiem, aneszkowa wódka jakaś taka. Najedliśmy się tak, że ledwo możemy oddychać, ale tutaj można zaczerpnąć powietrza. A z palmas! Jest cieplutko, milutko, w sensie nie jakoś gorąco. My przyjechaliśmy 1 października, nie, 2 października. I tak zapowiadano temperaturę to tak około 22 do 24 stopni. Jak w sumie, jak w Polsce późnym latem. Tak, ale wieczory są ciepłe i liczymy na to, że woda też będzie cieplejsza zdecydowanie. Weszliśmy właśnie na pierwszy spacer, dzisiaj takie rozeznanie. Idziemy na pewno na jakieś zakupy, idziemy się zorientować, jak wygląda wynajem samochodu albo motocykli. Gdzie jest plaża piaszczysta jakaś fajna? Bo tutaj wzdłuż wszędzie ja w ogóle. I kantor, fantastyczny. Okej, okay. Intruder, tak już. No fajny, chyba że to jest czyjeś, bo tu wszędzie tak to skuterki widzę do wypożyczenia. Ale było ostro. No cóż, mamy pewien plan. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Rafał już się zakochał w konkretnym modelu, już nie ma mowy o innej opcji. Oczywiście tak, tak, weźmiemy motocykl, będzie super, może na dwa pojeździmy, będzie taniej. Bierzemy największy motocykl prawdopodobnie w cenie samochodu. Chyba tak. Ale, no, ale zobaczcie na niego, no przecież koniecznie trzeba go wziąć. No pokaż, proszę no, nam. Przepiękny jest. Tutaj Suzuki Intruder. To jest kolejny temat, który nas interesuje. Nurkowanie, pływanie. Generalnie jesteśmy teraz w sklepie z pamiątkami. I to miejsce może nas pochłonąć. Ale mi się podobają te chusty, zobacz, takie greckie. Która jest taka. Albo taka. Są wzór taki bardziej grecki niż no. Ta na pewno. Po kolacji składam się w 80% z oliwek. Przepysznie. I nie mogliśmy się powstrzymać. Musieliśmy spróbować praktycznie wszystkiego. Bardzo było różnorodnie. To nie są Włochy, ale pizzę też mają dobrze. Tak, oj, przepraszam, jedę sobie z oliwą, z oliwą. Po prostu bosko. Także idziemy teraz troszeczkę wychodzić to wszystko na mieście. Ten napis nas zaintrygował. Co prawda mieliśmy już iść na plażę, ale słyszymy jakieś dźwięki, coś tu się dzieje. Trzeba zajrzeć. Ojej! Okej, tymczasowo zmieniamy lokalizację. Na chwilę zajrzeliśmy, ale jeszcze się nic nie dzieje. Może w drodze powrotnej się znów zatrzymamy. A tymczasem pozachwycajmy się troszeczkę tymi palmami. Piękne, powiewające na pierwsze palmy. I słychać może. Jest bardzo silny wiatr, ale taki przyjemny. Jak na tę porę zdecydowanie, tak. Wracamy na seans.
kupiliśmy na pokaz, ale że ja czytałam niedawno sadysta. Iluzjonistę Mroza i Rafałowi opowiadałam. Sadysta i iluzjonista. Wygląda jak seryjny morderca, bo te sztuczki to takie były, no... Jak zaczynał publiczność ściągać w swoje pokazy, to już uciekliśmy. Nie wylądować na scenie. Ale słodziak. To jest przejście na drugą stronę, ale wygląda strasznie, jakby tam coś miało nas wciągnąć, nie wiem, boję się. Ale sobie znaleźliśmy trasę. Pod górę, już dłuższy czas, ale widoczek piękny. Tutaj chyba każdy apartament ma swój basen osobny. Tam dalej widać morze. Ale na razie nie jesteśmy w stanie się na tym skupić. Jeszcze kawałek pod górę. Gdzie my jesteśmy? Kantor był dzisiaj nieczynny, dopiero będzie w poniedziałek, więc zostaje nam chyba bankomat. Przynajmniej w tej miejscowości. Wróciliśmy do hotelu. Na drineczka, w sensie już w ogóle wróciliśmy. Mamy raki. Zanim pójdziemy do pokoju, nowy test. Ojej, oj. Ale miło. Lepiej chyba od tego UZO. No spróbowane. Też takie ziołowe. Bardziej chyba mi pasuje niż UZO. Ale następnym razem wezmę coś innego. To jest woda z lodem. Nie, no jest takie zioła. Ja nie wiem, w życiu wódki nie byłam czystej. Wymiękamy, wykrzewiło nas za mocno. Rafał teraz poszedł po jakieś takie słodko-kwaśne drineczki, takie nam się wymarzyły. Nie mamy all inclusive, mamy dwa posiłki. A i to nas zaskoczyło i warto wiedzieć i się przygotować na to, że nie mamy napojów do posiłków, przynajmniej do kolacji. Były automaty z sokami, były automat z kawą, ekspres, ale nie było szklanek, nie było kubeczków, możliwości zrobienia sobie czegoś do picia, to trzeba było domawiać osobno na barze, a jedzonko było bez limitów, także myślę, że przy śniadanku będzie tak samo. Teraz już odwiedziliśmy bar wieczorową porą. Niestety już nie można się kąpać, do 20 basen czynny. Jutro na pewno będziemy szaleć. Ulala, ulala, lala. Co on tam ma dobrego? Seks na plaży? Trochę wieje. Pamiętam, który, więc no popijemy. Jest Tequila Sunrise i Sex on the Beach. Chyba okay. To jest Sex on the Beach. Oba są w miarę podobne, nie? Z wódką, drugi z tequilą. A, ale dodatki, nie? A, no tak, dodatki są te same. Zdrówko. No bardzo spoko ta sobota, o. Bardzo spoko, powiem wam. I tym pozytywnym akcentem kończąc, miło jest spędzić tak dzień, że wieczór kończy się seksem na plaży. Jest pięknie. Cykadne czekają. Ty masz tequilę chyba akurat. To no może mam tequilę, ja nie wiem, już nawet nie pamiętam. Drina jest drugiego. Piękna, klarowna, niebieska woda. Drzewa oliwne szumią. Ej, jest pierwszy dzień na Krecie minął nam błyskawicznie, też trochę dlatego, że musieliśmy nabrać mocy, bo jesteśmy po weselu. Cały przyjazd tutaj to był totalny spontan. Znaleźliśmy świetną ofertę last minute za 2400 na wakacje.pl. Udało nam się wyhaczyć już przelot dla dwóch osób, hotel z wyżywieniem, dwa posiłki dziennie, transfer z lotniska również, także całkiem no naprawdę spoko, z tym, że byliśmy w Warszawie i musieliśmy szybko pojechać do Krakowa i dlatego całe takie zamieszanie przez to było, więc dzisiaj pierwszy dzień taki, żeby się odnaleźć w tym nowej rzeczywistości i cokolwiek poczytać o tym miejscu, cokolwiek zaplanować, także trochę kwestii technicznych. Ale jesteśmy mega zadowoleni, że udało się nam tutaj wyskoczyć. Mamy naprawdę szalone plany, szczególnie na jutro. No i mamy nadzieję, że z nami zostaniecie, bo na pewno nie będziemy się nudzić. Dziękujemy pięknie za oglądanie i zapraszamy na kolejne vlogi z Krety.